Z Ewangelii świętego Jana. Był człowiek posłany od Boga, któremu było imię Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby dać świadectwo światłości, aby przezeń wszyscy wierzyli. Nie był on światłością, ale iżby świadectwo dał o światłości. A toć jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydowie z Jeruzalem kapłany i lewity do niego, aby go spytali, ktoś ty jest. I wyznał, a nie zaprzał, a wyznał, żem ja nie jest Chrystus. I spytali go, cóż tedy, jesteś ty Eliasz? I rzekł, nie jestem. Jesteś ty prorok? I odpowiedział, nie. Rzekli mu tedy, ktoś jest, żebychmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co opowiadasz sam o sobie? I rzekł, jam głos wołającego na puszczy. Prostujcie drogę pańską, jako powiedział Izajasz prorok. A którzy byli posłani, byli z faryzeuszów. I pytali go, a mówili mu, czemuż tedy chrzcisz, jeżeś ty nie jest Chrystus, ani Eliasz, ani prorok? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja ci chrzczę wodą, ale w pośrodku was stanął, którego wy nie znacie. Ten jest, który za mną przyjdzie, który przede mną stał się, którego ja nie godzien, żebym rozwiązał rzemyk u trzewika jego. To się działo w Betanii i za Jordanem, kędy Jan chrzcił. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela Gaudete. Cieszcie się. Jest to niedziela ogromnej radości. Dzisiaj staje przed nami znowu Jan Chrzciciel i jest tym, który zapowiada przyjście Mesjasza, a właściwie mówi o jego obecności. Istotnie bowiem w czasie naszego życia bardzo często nie dostrzegamy obecności Pana Boga. A radość, jak mówi Saint-Exupéry, polega na tym, że nie widzę tego, który mnie kocha, ale wiem, że On jest, choć oczy moje nie widzą i ręce moje nie dotykają. Pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. Adwent to nie tylko przyjmowanie nowych wiadomości. Adwent to nie tylko poszerzanie swojej wiedzy religijnej. Adwent to przede wszystkim rozpoznawanie, że nawet tam, gdzie jest ciemność, nawet tam, gdzie jest trud i cierpienie w moim życiu, nawet tam obecny jest Chrystus. Chrystus, którego może nie znam, ale który zna mnie po imieniu. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że największym dowodem na istnienie Boga jest pragnienie szczęścia, które tkwi w głębi ludzkiego serca. A błogosławiony Jan Paweł II dodaje, zobaczcie, młodzi przyjaciele, jak wielkie jest serce człowieka, skoro może napełnić je tylko Duch Święty. Pośrodku was jest ten, którego nie znacie, może nie rozpoznajecie, ale jest. Jest jako nadzieja, jest jako radość, jest jako szczęście. I praktycznie to może człowiekowi wystarczyć, bo przecież wieczność będzie oglądaniem tego, co jest naszą nadzieją tutaj. I z tego zawsze się radujmy.